Hej, witajcie z tej strony Morduk 233. Dzisiaj tak nietypowo trochę, bo od razu od pozdrowień tutaj Misiak niepróżnuje, wysła pozdrow. Chciałbym też podziękować jej za VIP-a. Co prawda to już jest końcówka VIP-a, ale uwaga, gdyby nie ten VIP, teraz bym nie mógł nagrać tego odcinka. Dziękuję za każde pozdrowienie. To właśnie ty sponsorujesz nagrody dla widzów na live'ach ode mnie. Dziękuję. Pozdrawiam też szalona Nat1212. Dzisiaj postanowiłem troszkę ściągnąć Zuzi i nagrać odcinek, jak wyglądam naprawdę w MSP. Myślicie pewnie, no Morduk, umiesz ściągać, kopiować, brawo. Macie rację. Ale mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodoba. Pokażę wam, jak wyglądam. Postaram się odzerować na podstawie zdjęcia, które właśnie teraz zobaczycie. Myślę, że zdjęcie będzie przez jakąś chwilę tutaj widoczne. To, co stworzę w grze, nie jest takie samo jak naprawdę. Wiecie, to jest gra. Ja noszę normalnie inne trochę ciuchy, ale postaram się, żeby wyglądało jak najlepiej. Porównać moją twarz, porównać z tym, co zrobiłem, i dajcie znać w komentarzu. Przejdźmy do ubierania. Najpierw zdejmiemy wszystkie rzeczy, od okularów po buciki. Tatuaż nie noszę, zobaczmy włosy najpierw. No ja mam takie dosyć krótkie, nie najdłuższe, nie najkrótsze, ale nie wiem, czy takie będą. Się rozglądam, patrzę na szybkości, co tu jest, co się dzieje, nic nie ma takiego ciekawego. Może to, chociaż nie wiem, zobaczmy. No nie, może taki. Dobra, weźmy taki. Może to bardziej. Chyba tamto było najlepsze. Najbardziej pasujące do mnie, wyglądające jak ja. I taki kolor. Myślę, że nie za ciemny, nie za jasny, będzie idealny. Ja na tym zdjęciu mam koszulkę tylko, ale zobaczymy coś może innego. To mam być ja. No taka zwykła czarna koszulka na ramionczka, co nie bardzo. Nie noszę na ramionczka koszulki. O, może taka koszulka? No, nie jest zła, nie jest zła. Przecież szara koszulka, czarowany napis. Tak, to jest to. Zobaczmy czarne. Czarne nie. Takie to jest perfekto kolorek. I bardzo mi się podoba ta koszulka, serio. Bardzo fajna. Spodnie. Tam spodnie nie widać, ale miałem wtedy na pewno jeansy. Jeśli ktoś na młodzie się zna, niech mi powie, jak te spodnie się nazywają, napiszę w komentarzu. Nauczę się czegoś nowego. Dresy. To dresów nie noszę, no niestety. Nie jestem takim dresikiem. Ale jakby było coś fajnego, to bym z miłą chęcią, no, założył. O, tutaj widzę koszula. No kurde, no. Koszula to ja w sumie noszę. Lubię koszulę. Nie, to tak średnio wygląda. Chociaż te jeansy to, jakby im tak kolor zmienił, to może byłby fajny. To gdzie one były? Bo chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać już ze zmienionym kolorem. Takie założę. Będą fajne. Teraz zobaczymy buty. Zobaczmy te butki, co tu będzie do zaoferowania. Takie zwykłe trąpeczki albo buty sportowe, bo lubię takie buty. Coś takiego, chociaż takich nie noszę. Moro nie mam. Moro butów nie noszę. Patrzymy dalej. Ja gaśnę te buciorki. Najwyraźniej to będzie jedyne, co mam takiego, zobaczmy to. No nic, to trzeba iść na początek i wziąć te, zmienić tylko kolor. Akcesoria, bransoletka. Mam bardzo piękną bransoletkę, którą dostałem od Zuzi z moim imieniem. Za co jej bardzo dziękuję, to jest najpiękniejszy prezent, jaki można było dostać. Kusi mnie, żeby coś jeszcze kupić, ale poszukam tej bransoletki. Takiej, coś podobnego do tej bransoletki. Pokazać, że noszę, że mam. Fajnie by było jeszcze też zegarek. Ale szukamy tej bransoletki podobnej do Zuzi, która mi dała. 17 strona, 18. Jak na razie nie ma. No i chyba nie będzie. Jakiś taki dziwny nie zakładam. Czapek nie noszę. No dobra, to chyba tyle. Inne? Nie, raczej w innych tego nie będzie. Tutaj będą jakieś takie właśnie usta, maski. Żeby wyglądać jak ja, musicie wydać 1600 Star Coins. Myślę, że nie jest tak bardzo źle. Kliniki piękne. Oczy. Takie oczy? Czy może inne oczy? Jakie mam oczy? Pomyślmy, zastanówmy się. Nie wiem, brzmi mam. Nie, myślę, że mam takie oczy, tylko że mam oczy takie. No chyba w takich już mam, ale to kupimy. Nosek to ja mam malutki. Malutki, malutki, taki ciup, ciup, ciup. Coś takiego. Usta. No to usta mam takie właśnie. Jakie są teraz? To chyba nie trzeba zmieniać, chociaż to są te usta. Tak, ale kolor zmienię bardziej. Mam nadzieję, że to jest ten kolor. Pudru czy czegoś nie wybieram. To jest też, jakby ktoś chciał się przebrać jak ja dosłownie, to musiałby wydać w klinice piękne dodatkowe 775 Star Coins. Nie jest dużo, czyli tak do 2500 pewnie można się zmieścić, żeby wyglądać jak ja. Przejdźmy teraz do zmiany ubrań kompletnie, żeby zdjąć te rzeczy niepotrzebne. Zdejmijmy niepotrzebne rzeczy, czyli okulary, makijaż, kurtka, słuchawki, tatuaże i chyba to wszystko, co powinniśmy zdjąć. Dobra, mamy tutaj nasze rzeczy wybrane, żeby stworzyć luka, więc musimy tylko zrobić tak. Pyk, zrobić. Jak wyglądam naprawdę MSP. Że bez tego MSP, to jest taki wiocha. Taki elegancki, fajny chłopiec. Przyłącz do oceniania. Czy zmienić jakąś pozę, animację w sensie?
Możemy coś wybrać na szybkości też. O, nie, to już przesada. Nie jestem taki paker. Kaktus. To będzie spoko. Cool pose. Fajna poza. Dobra, słowem zakończenia jeszcze raz dziękuję za VIP-a, który mi się właśnie tutaj kończy. Misiak, dziękuję ci, bo bez tego bym nie nagrał właśnie tego, co jest. Dzięki wielkie i pozdrawiam cię. Trzymajcie się, widzowie. Ja byłem Morduk. Jestem nadal Morduk zresztą. A to był mój film. Subskrybujcie, komentujcie, dodajcie komentarz. Napiszcie w komentarzu, czy wam się podobało, czy chcecie więcej, czy chcecie Minecrafta. Albo Blockster Planet. Napiszcie propozycje w ogóle gier, jakie byście chcieli. Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.